Dziennikarz jednej z poczytnych gazet otrzymał zadanie. Ma przeprowadzić śledztwo dziennikarskie w sprawie masowych wyjazdów polskich studentów za granicę. Dlaczego wyjeżdżają? Kto to finansuje? Kto za tym stoi? Akcja toczy się w bezprzedziałowym pociągu jadącym w stronę granicy. Prowadzę śledztwo dziennikarskie. Słyszałem, że tym pociągiem często jeżdżą za granicę studenci, którzy dali się zwerbować w pewnej tajemniczej organizacji. Za granicę? Wiem, tacy. Tajemnicza organizacja przeniknęła już dawno do polskich uczelni. A studenci zbawieni obietnicami ciekawych doświadczeń sami się na to zgadzają. Dlatego teraz muszę. Ten młody człowiek rozmawiał, że córka. Mamy co robić, co mówię? Mówi coś o jakimś ECTS. A tak może być jakiś wirus. Bo mówił też, że zrazi tym kuzyna. Własnego kuzyna? Niebywałe. Co jeszcze? Że nawiąże kontakty. Że coś stamtąd wykorzystają tutaj. Trzeba to nagłośnić. Niech cała Polska się o tym dowie. Głównym Eurodesku są comiesięczne, cotygodniowe konkursy z dość atrakcyjnymi nagrodami. Więcej informacji jest w tej ulotce, także też odsyłamy do tego profilu. Podczas zajęć Eurodesku podobała mi się część kryminalna, którą przedstawiałyśmy, oraz quiz i różne ćwiczenia. Warsztaty były bardzo fajne i dzięki nim dowiedziałam się wielu rzeczy i w sumie to tak jakby natchnęły mnie do dalszego rozwoju i uczestnictwa w projektach. Bardzo potrzebne są właśnie takie spotkania, bo młodzież powinna być uświadomiona, jak ma możliwości, a nie wiedza, jak wiadomo, ogranicza. Dużo jest młodzieży chętnych do pomocy, tylko którzy nie mają do tego dostępu. Na przykład ja, gdybym tutaj dzisiaj nie przyjechała, to nie miałabym o tym pojęcia. I think it's a really nice way of getting young people involved to have some information in a very dynamic and nice way. I think they are super. Przede wszystkim stajemy się bardziej kreatywni, tak? Rozwijamy się z siebie samych i każdy z nas coś z tego wynosi zawsze, jakieś pomysły, idee, coś takiego. What I think about Eurodesk network and activities is that they are really useful and they give a lot of young people some information that if they know how to use it, they can get amazing experience and really in a professional and in a personal way.